Akcja się już dzieje, jak w teatrze migowym. Można rozmawiać bez słów. A to jest jakieś doświadczenie nieobce naszemu gościowi tego wieczora. Krzysztof Giedroyć jest z nami. Witamy cię bardzo serdecznie, Krzysztofie. Autor ostatnio wydanych dwóch książek, które są z nami tego wieczora, możecie je Państwo też nabywać, czyli druga część powieści, którą pamiętamy, najpierw była Piwonia, Niemy głosy, a teraz mamy Piwonię odrodzoną. No i tom wierszy, Bierżałowce, które to Bierżałowce brzmią nam znajomo i swojsko tutaj na Sejneńszczyźnie. I w odniesieniu do tych książek, ale myślę, że przede wszystkim do osoby Krzysztofa Giedroycia będzie się toczyła nasza dzisiejsza rozmowa. Bardzo się cieszę, Krzysztofie, że możemy... Z tej strony ty jesteś najczęściej tutaj naszym aktywnym uczestnikiem różnych spotkań i debat. Porozmawiać o twoim świecie. Świecie, który tworzysz poprzez literaturę, ale masz też ze sobą doświadczenia teatralne, akademickie. Krzysztof Giedroyć jest jednym ze współtwórców takiego zespołu Pracownia Olsztyńska. Nie wiem, czy dla Państwa to jest znana instytucja. Dla mnie osobiście bardzo ważna, bo bardzo wielu moich przyjaciół z tej kuźni Pracowni Olsztyńskiej się wywodzi. Z tej pracowni narodził się między innymi Teatr Węgajty, w którym na początku Krzysztof przez jakiś czas też pracował w Stowarzyszeniu Węgajty. Ale też takie działania jak i innych animatorów życia kultury alternatywnych właśnie z tej z regionu północno-wschodniej Polski, tam miały swój początek w tej pracowni, a potem Krzysztof był przez wiele lat związany ze słynną pantomimą olsztyńską, takim teatrem prowadzonym z ludźmi niesłyszącymi, najpierw właśnie poprzez język migowy, teatralny, a potem poprzez technikę pantomimy i przez dobrych parę lat Krzysztof prowadził ten zespół, będąc wcześniej zastępcą jej założyciela Bohdana Głuchowskiego, który stworzył naprawdę niezwykły zespół, niezwykły teatr w swoim rodzaju. Niezwykły, to nie była tylko terapia dla ludzi niesłyszących, ale niezwykły wyraz artystyczny przedstawienia pantomimy olsztyńskiej posiadały. Niezwykle ciekawą muzykę, do której działali ludzie niesłyszący. Okazało się, że są jakieś inne sposoby do tego, żeby muzyka do człowieka docierała czy przenikała. Sam Czesław Niemen, z tego co pamiętam, nawet pisał specjalnie kompozycje dla tego teatru. Więc bardzo ciekawe doświadczenie, do którego może też nawiążemy. No a potem też praca profesora, wykładowcy w szkole teatralnej i też praca nad instrumentami mowy, nad sztuką wypowiadania się, emisji głosu. To są zajęcia, które Krzysztof do dzisiaj chyba prowadzi. I nie bez kozery je przywołuje, bo mowa, w ogóle sam dźwięk będzie też bohaterem tego naszego wieczoru. Myślę, że też przy tej pierwszej piwonii
Nieprzypadkowo pojawiał się narrator, który na początku nie potrafił mówić, dopiero w którymś momencie się nauczył mówić i nauczył się mówić mowy nie takiej literackiej, jaką znamy z kanonu literatury i ze szkół, ale mowy właśnie, którą przyswajał żyjąc w takim, a nie innym środowisku, w tym przypadku Białegostoku. I książki Krzysztofa Giedroycia są między innymi przez to unikalne, że chwytają, zachowują, zapisują mowę, która jest częścią tutaj naszego podlaskiego życia. I o tym będziemy wszystkim rozmawiali, a czasem też pozwolimy sobie przywołać teksty, żeby przeczytać zwłaszcza teksty z ostatniego tomu poezji. Krzysztof zadebiutował tomem poetyckim. Kim? Teraz po latach powróciłeś do poezji, z czego ja osobiście strasznie się cieszę i raduję, że mamy twój głos poetycki na tym pograniczu tak silnie zaznaczony. Ale chciałbym, zaczynając naszą rozmowę, Krzysztofie, chciałbym właśnie wrócić do tych twoich doświadczeń teatralno-terapeutycznych, pracy troszkę właśnie w szczególnym kontekście ludzi, którzy mają problem, czy dla których tematem bardzo ważnym jest w ogóle mowa. Czy te doświadczenia, jak na nie patrzysz dzisiaj, miały jakiś wpływ, a jeżeli tak, to jaki, na to, jak piszesz dzisiaj, jak tworzysz poezję i literaturę? Jakbyś sięgnął do swoich tych korzeni teatralno-terapeutycznych? Zanim odpowiem, to dziękuję, żeście przyszli. Dla mnie to jest wzruszające, że mogę tu występować w takim miejscu, gdzie bywał Czesław Miłosz. Można powiedzieć, że czuję go i jego mowę. Celowo używam słowa mowa, dlatego że mowa jest czymś innym niż język zapisany, niż literatura. Tak, gdy się wsłuchamy, jak mówimy, to zobaczcie, jaka jest różnorodność mowy, czy też jak bardzo brakuje mowy u osób, które są w mowie onieśmielone. Więc moje doświadczenia z głosem, czyli z dźwiękiem mowy, tak można powiedzieć, prawda, że jeżeli mówimy, to tam są co najmniej dwie warstwy. Jedna to jest warstwa znaczeniowa, taka treściowa, ale też jest to wszystko, co jest muzycznością mowy. To się tak mądrze nazywa prozodia, ale to oznacza rozmaite odcienie mowy, rozmaite brzmienia. Myślę, że wszyscy, którzy jakoś głębiej są w muzyce, to wiedzą, o czym mówię. Ale też w tej części dźwiękowej mowy jest zawarta emocjonalność, czyli ten świat przeżyć, który każdy z nas ma w sobie. Zapytałeś o źródła moich zainteresowań mową. To się zaczęło stąd, kiedy próbowałem być w teatrze, zauważyłem, że bardzo słabo u mnie jest z głosem. I wtedy rozpocząłem taką samodzielną pracę nad fenomenem głosu. Trwało to kilka lat wespół z innymi ludźmi. I w pewnym momencie poczułem, że na tyle zbadałem ten fenomen, że mogę pracować w ten sposób, że daję kursy innym ludziom. I tak to się zaczęło. Natomiast przygoda z pantomimą olsztyńską, czyli z takim teatrem, gdzie aktorami byli ludzie niesłyszący, no ona odkryła jeszcze inne światy. Mianowicie pomoc ludziom niesłyszącym w docieraniu do treści, które można
dotknąć tylko poprzez mowę. To była dosyć trudna i wyczerpująca praca i w pewnym momencie już zrezygnowałem z tej pracy, czując też, że zmieniają się okoliczności bycia człowiekiem niesłyszącym, ponieważ coraz częściej wszczepiano implanty. To też jest taka kolejny temat na dłuższą opowieść, jak się czuje człowiek, który przez całe życie nie słyszał i nagle otrzymuje słuch. Podobno jest to straszne. No i to takie przykłady rzucam, ale później, gdy już zacząłem pracę w Akademii Teatralnej, to jeszcze był inny aspekt, mianowicie kształcenia aktorów, przyszłych aktorów do mówienia. Ten przedmiot, który prowadziłem nadal, nazywa się impostacja głosu, czyli te wszystkie takie okoliczności, które służą wydobyciu głosu. Może jeszcze zanim pojawia się słowo, pojawia się dźwięk, oddech. Ten oddech pochodzi z ciała, więc to wszystko jest ze sobą połączone, oczywiście z psychicznością też. Więc gdy zacząłem pisać Piwonię takim tutejszym, synkretycznym językiem, te doświadczenia mi niezwykle pomogły, ponieważ ja miałem już wyczulony słuch na ten rodzaj, bo ja wiem, dialektu, który tu na Podlasiu panuje, właśnie taki synkretyczny, będący zbitką różnych pojedynczych gwar, które są na Podlasiu. A takim bardzo mocnym doświadczeniem w obcowaniu z tutejszą mową było to, co usłyszałem w Piaskownicy, gdy moi koledzy, przyjechawszy z rodzicami ze wsi, to się działo w Białymstoku, a więc oni mówili swoją mową. No, ja zaś wychowany raczej w takiej kulturze poprawnego polskiego języka, tylko wówczas słuchałem, ale gdy już byłem bardzo, bardzo, bardzo dorosły, to mi się to odkleiło po prostu, tamta mowa z Piaskownicy i wówczas już pisać było łatwo. Czyli z jednej strony mowa twoich kolegów, którzy przyjeżdżają z podlaskich wiosek, myślę w dużej mierze taka zabarwiona tutejszością, ruskością, prawda, w Białymstoku. A jakie jeszcze mowy, z jakimi jeszcze mowami się osłuchałeś? Są w rodzinie na przykład twojej, bo wiem, że nie, część przynajmniej rodziny korzenie ma gdzieś na wschodzie. Tak, to też jest troszkę taka dłuższa opowieść. Mianowicie moja mama pochodzi z Hajnówki i doskonale rozumiała i mówiła w tym dialekcie tamtejszym. Natomiast wcale się tym nie chwaliła, ponieważ pewnie wiecie, o czym teraz powiem, że ta mowa tutejsza przez wiele lat, a może i nadal w niektórych miejscach czy rodzinach, jest traktowana jako gorsza. I no więc to była jeszcze bardziej taka, powiedziałbym, zrusycyzowana mowa. Mój dziadek był unitą i tam to już była oczywiście, że ta mowa, którą się także w cerkwi stosowało, więc rosyjski język. Starocerkiewno-słowiański też. Proszę? Starocerkiewno-słowiański. Tak, oczywiście, tak. No, z tym, że to już tylko mogłem czytać, prawda? Język litewski, fragmentami języki, te, którymi pamiętam takiego z 30 lat temu chyba odwiedziłem Kruszyniany. I tam był taki bardzo już leciwy imam, który czytał nam Koran. Nam, to znaczy mnie i koledze, czytał bardzo płynnie, ale kiedy go zapytaliśmy, czy mógłby powiedzieć, co to znaczy, to odpowiedział, że on nie wie, co to znaczy.
ale czytał w tym języku, tą mową, którą znał, zapamiętał, wyuczył się. Więc celowo często używam słów głosy pogranicze, dlatego że w tym pasie no, aż buzuje od różnych mów, także tych historycznych, które chyba teraz nie są używane, na przykład te języki, które używała społeczność żydowska. Państwo, przypuszczam, mieszkając w Stainach, też spotykacie się z różnymi mowami i to jest fascynujące także z innego względu. W pewnym momencie pojąłem, że to, jak widzimy świat związany, przydajemy temu światu nazwy naszej mowy, ale to działa też w drugą stronę, że nasza mowa też bardzo warunkuje widzenie świata. I brzoza po polsku, no to jest prawda brzoza, ale po litewsku to inaczej brzmi i to inne brzmienie też bardzo określa to coś, prawda, co jest brzozą. To jest frapujące, bo mowa też uplastycznia te rzeczy, których dotyczy. Inaczej brzmią berżałowca, inaczej brzozowo by brzmiało. Tak, jaka jest brzozów, prawda, tak, czy tak. A tu berżałowce, czy berżniki, prawda, to jest podobne, te też od brzozy. Także było ciekawe też podczas pisania patrzeć, w jaki sposób te słowa, czy właśnie ta mowa kształtuje rozumienie świata, rozumienie rzeczywistości, zdarzeń, ludzi. Także to nie jest takie obojętne, w jakim języku się wypowiadamy. Natomiast jeżeli obok siebie żyjemy i posługujemy się nieco innymi mowami, to możemy zobaczyć poprzez inną mową jakby inny aspekt świata. To jest jak z tą brzozą, prawda? Brzoza, tu berża, prawda? Tak. Inaczej się śpiewa. To. Tak, tak. Krzysztofie, czy dałbyś nam próbkę takiej twojej mowy? No tak, spróbuję, chociaż spróbujesz? Ja raczej mam w głowie tę mowę. Raczej w głowie mam tę mowę. A czy jest jakiś fragment, który... No ja tu zaznaczę o księdzu Kuleszy na końcu. Na koniec, tak? Tak. Kulesza umęczony na plebanie powrócił, we fotel zapadł się. Spać dla jego chciało się. Od ludziny trzeba dla nas odciąć się. Łeb dla jej ukręcić. Sprawa najważniejsza. Myślał, jutro u biskupa narada. Plan ukręcenia na mnie spadnie. Dla tych z Państwa, którzy nie czytali, to ludzina to jest ludzkie mięso, które pewien wytwórca kiełbas dodawał do swoich produktów i które bardzo wszystkim smakowały. Mieszało dla jego się co prawda, co nieprawda, a co święta prawda i którą prawdę ukręcać, gdyż sny fikołki w głowie kręcić już zaczynali. Od stania wymęczył ja dzisiaj się, na jutro rano planowanie zostawię, postanowił. Na kanapę przeniósł się, choć do wieczora sporo było i zasnął. Wystarczy. No ale są aktorzy, którzy to lepiej oddają, zwłaszcza tacy aktorzy, częściowo moi koledzy z teatru w Białymstoku, którzy też grywali w różnych takich wschodnich, podlaskich filmach. Tak, tak, tak. No o mało co by adaptacja twojej powieści nie znalazła się na deskach Teatru Dramatycznego. Pamiętam, był taki plan. Tak, tak. Jest scenariusz gotowy, leży w teatrze, ale gdy zmieniła się dyrekcja, to tam były inne priorytety, także leży i czeka. No ale to jest ciekawe, że ta mowa tutejsza staje się materiałem nie tylko folkloru, prawda, nie tylko takiej sztuki przypisanej kulturze wiejskiej, ale przenika, czyli ty ją wprowadzasz do literatury współczesnej, do teatru, do muzyki, jest teatr Janny,
Trotz, który posługuje się tą mową jako mową w ogóle swojego teatru i szuka różnych form, nie tyle odrodzenia, ale jakby transformacji tego brzmienia tej mowy do sztuki współczesnej, bym powiedział, prawda? Nie tylko tradycyjnej. Tak, to jest bardzo ważne, żeby te zjawiska, które istnieją tylko lokalnie, aby te zjawiska znalazły się w takiej kulturze nieco szerzej obecnej. Dlatego, że jeśli te takie lokalne zjawiska nie są w jakiś sposób utrwalone, to one szybko znikają. Ja to nazywam przenoszeniem geografii do głowy, do mowy, prawda? I jeżeli, taką propozycję, jeżeli ktoś z Państwa coś zapisuje związanego z tym miejscem, gdzie mieszka, jak to czuje, to warto to komuś przeczytać, może wydrukować warto, bo wtedy te, tak jak bierzałowce, prawda, były sobie bierzałowce, a nagle te bierzałowce znajdują się w literaturze i już tam księgarnie je reklamują i tak dalej, i tak dalej. I ta nazwa nagle wystrzeliwuje z tej geografii. Świat. Halo. Może. Ręką zasłaniasz. Halo. Jeszcze się chcę zatrzymać przy Twojej mowie, bo ona nie jest też taka, że jest dosłownym przeniesieniem mowy tutejszej do literatury, tylko tak jak sam wspomniałeś wcześniej, ma jakiś charakter synkretyczny. To znaczy to, co tworzysz, to nie jest bezpośrednie przeniesienie konkretnego dialektu, powiedzmy, do prozy, tylko jakby scalasz różne mowy, o których tutaj wspominałeś, w jeden wspólny język. Jak ta praca się odbywa? To idzie wyłącznie przeze mnie, na intuicję. Znaczy tu nie ma innej metody, bo to byłoby wtedy bardzo wymyślone albo jakoś skrajnie precyzyjne, związane z jedną gwarą, a pewnie wiecie, że tu na Podlasiu są bardzo różne gwary. Także no, trzeba było zrobić coś, co jest spójne, gdzie te wszystkie gwary by się znalazły, czytelne przede wszystkim. Już użyłem słowa, że to jest synkretyczne i to taka synkretyczna mowa. To profesor Jan Miodek wymyślił, że to właśnie takie jest. Mi to odpowiada. To jest taki... Czy wymyślił przy twojej pierwszej powieści, tak, prawda? Tak, pierwszej tak, piwoni. Tak, tak, tak. Mm-hmm. Więc przy tej pierwszej piwoni. Mm-hmm. No i sądząc po odbiorze, to zdaje się, że to trafia. Chociaż tutaj już wysłuchałem wielu takich relacji, że dla wielu osób pierwsze 30 stron jest trudne. Jak się nie załapią, to odłożą książkę. Bo to też zależy od tego, na ile jesteśmy przyzwyczajeni, czy spotkaliśmy się z tym dialektem, ale też na ile jesteśmy te wrażliwi na różne mowy. Więc, a jak już te 30 stron przejdzie, to na ogół się wpada w książkę i to się toczy jakby trochę samo, co jest chyba takim no, najambitniejszym zamiarem, żeby te słowa, czytane słowa stawały się głosem w głowie. Żeby to raczej słyszeć ten głos, niż czytać znaczki. Tak, to jest ciekawe, bo wstawiasz też poprzeczkę przed czytelnikiem, o czym teraz mówisz, który jest przyzwyczajony do tego, że zna język polski, właściwie tutaj żadnej bariery nie powinien mieć, a jeżeli jest inny język, to powinien być tłumaczony. A twój czytelnik musi jakby nauczyć się w trakcie czytania nowego języka właściwie. No tak, jeśli nie miał z tym do czynienia, to tak, ale wiele osób, które nie miało do czynienia, wchodzi w tę literaturę. Ale też były jakieś pomysły, żeby tę książkę przetłumaczyć na polski. Tak, właśnie. Tak, bo to są bardzo ciekawe procesy. No, można je porównywać z innymi regionami, z kaszubskim językiem, prawda, ze śląskim,
z takimi próbami, pamiętam Zbigniewa Kadłubka na przykład, który napisał taką książkę i to prowokacyjnie, że to był przewodnik po Rzymie. Nie wiem, czy pamiętacie, że i pragnął udowodnić, że najwybitniejsze zabytki kultury, przewodnik po Rzymie, można opisać językiem śląskim, że on jest na tyle bogaty i tak dalej, że nie trzyma się tylko swojej prowincji, tylko po prostu można uniwersalne rzeczy w nim wyrażać. Więc są to różne próby pomiędzy właśnie dialektami, tutejszościami, a tym, co uniwersalne, czy tym, co bardziej powszechne, ale to też się wiąże chyba jakoś. Na Śląsku jest to na przykład bardzo wyraźne. Nie wiem, jakbyś to ocenił na Podlasiu z określaniem swojej tożsamości. No właśnie chciałem też o tym powiedzieć, że jest jeszcze taki inny dział mowy, mianowicie to są mowy rodzinne. Mm-hmm. Może macie rodziców czy babcie, która nieco inaczej mówi, prawda? I te słowa też przenikają do współczesnych rodzin. To też bardzo cementuje więzi, ponieważ pewne rzeczy są nazywane często innymi słowami niż ten język oficjalny i też związane są z poczuciem przynależności. Myślę, że tożsamość można by też opisywać, można też nazywać przynależnością, że do czegoś przynależymy do jakiejś ziemi, na której w jakiś sposób się mówi, prawda? Więc oczywiście sądzę, że też ludzie mówiący różnymi językami czy różnymi dialektami, oni tak poszerzają swoją przynależność. Są tacy wielotożsamościowi. I to jest niezwykle budujące i niezwykle rozwijające. Po pierwsze dlatego, że w tych osobach następuje połączenie różnic, ale też tworzenie takiej nowej jakości, że różnice otrzymują swój dodatek w postaci łączności jakiejś, prawda? I to także w tym człowieku mówiącym różnymi dialektami. Sądzę też, że osoby, które mówią różnymi językami i czują je, mają taką zdolność, to też mają taką przenikliwość kulturową, powiedziałbym taką kosmopolityczną w najlepszym rozumieniu tego słowa. Mm-hmm. To bardzo ważne. I ten warsztat, jaki zbudowałeś nad tą wrażliwością różnych odcieni mowy, różnych wcieleń, różnych głosów pogranicza. Strasznie ważne dla pogranicza, bo pogranicze ocala siebie, jeżeli potrafi zachować tą różnorodność, prawda? Jeżeli potrafi zachować to bogactwo, jeżeli się to unifikuje, jeżeli to się wydrąża, powstaje jakaś pustka i wtedy jest poczucie jakiegoś ubóstwa czy niepełności, nie? Ja przypominam sobie, bo myślę, że to jest jakoś analogiczny przykład do tego, czym się zajmujesz, Krzysztofie. Mieliśmy tutaj, może pamiętasz, Piotra Dabkiewicza, który często bywał tutaj na naszych spotkaniach z Żegar, ale to był człowiek, który też pisał, wiesz, po litewsku, ale potrafił też pięknie polskim językiem władać. I on napisał kiedyś taki tekst, który dla mnie jest, wiesz, jakimś unikatem pogranicza, o toniach jeziora Gaładuś. Widzisz, ten obraz, który ja mam na przykład, wiesz, na jezioro Gaładuś, znam jedno słowo na jezioro Gaładuś, mogę powiedzieć, że jezioro ma jakąś powierzchnię. Natomiast dla pana Piotra Gaładuś była gęsta od bardzo różnych odcieni toni. Każda toń miała swoje imię, a miało to też znaczenie bardzo pragmatyczne, bo trzeba było rybakom na przykład wytłumaczyć, wiesz, to były tonie połowów, wiesz, ryb i tak dalej i oznaczenie po prostu jakiejś mapy, którą się posługiwałeś, żeby dobrze nawigować. I na wszystko było osobne słowo. I jeżeli to znika, jeżeli jest człowiek, który to pamięta jeszcze, potrafi, wiesz, przywołać całą barwę gam, to zobacz, jak dużo bardziej bogaty jest ten świat niż bez tego, prawda? Gdzie my pozostajemy tylko z tym jednym unifikującym
obrazem jeziora. Mi się wydaje, że ty dokładnie to samo robisz z mową, tak? Bo może być jeden język, prawda, który wszystko zbiera i unifikuje i po prostu zaciera odcienie mowy, które nie muszą być też mowami, tak jak mówisz, narodowościowymi, prawda, językami, ale pokoleniowymi. Babcia może mieć inny od wnuczka, prawda, język z różnych uwarunkowań, że zebranie, jakby wrażliwość na to i zapisywanie tego jest czymś, wydaje mi się, niesamowitym dla pogranicza również. No tak, oczywiście sądzę też, że dobrze jest odczepić się wyłącznie od mówienia poprawnego. Bo pewnie w szkołach nam wszystkim wtłoczono, że jest jakiś jeden język, to jest ten język poprawny, polski, literacki. I czasami hołdując temu przekonaniu, nie zauważamy tych innych wypowiedzi. A ta właśnie mowa żywa jest pełna takich sytuacji, kiedy nagle ktoś obok się pojawia i mówi po swojemu. Mąż mojej córki jest takim Polako-Kanadyjczykiem i kiedyś spędzaliśmy tutaj wakacje i pod sklepikiem w Zelwie, tam rowerami przyjechaliśmy, było kilku siedzących panów pijących piwo i ten mąż mojej córki no, rozumiał po polsku i nawet mówił po polsku, ale jak ten jeden z pijących piwo do niego zagadał, to Simon zbaraniał w ogóle, prosząc, mówiąc, że nie rozumie, co pan mówi. A ten pan powtórzył jeszcze raz po swojemu. No i prawda, dwóch Polaków się spotkało, jeden trochę z Kanady, a drugi z Zelwy. I nie rozumieli się. Ale jest jeszcze inny aspekt z tymi mowami lokalnymi, mianowicie taki, że ja oczywiście tu się bardzo dobrze czuję, ale ja jestem przyjezdny i ja chcę się wywiercić w to miejsce i wwiercam się na różne sposoby. Pewnie nigdy nie będę tutejszy, bo to jest niemożliwe. Ale sądzę też, że warto poznawać te miejsca, w których się jest, poprzez mowę ludzi, którzy tu mieszkają. Na przykład teraz już nie mówię jadę do Sejn, tylko mówię ja do Sejn. I tak dalej, i tak dalej. I to jest piękne, bo kto by pomyślał, że można tak powiedzieć, złączyć w jedno słowo. Tak, tak. Proszę? No tak się mówi. Tak. A najgorsze są... Myślę, że Państwo znacie więcej takich powiedzeń. Ja to bym bardzo chciał, żeby ludzie nagle zaczęli mówić po swojemu, żeby nie było tego przymusu urzędowo-literackiego. No bo jeszcze czasem poprawiają, nie? Że to mówią jak powinno. Prawda? I ciągle jest takie... Mówię po swojemu, czyli tą mową najbliższą, a jaki ciągle się zastanawia, czy to jest poprawne, prawda? A skoro się zastanawia, to znaczy, że ja do końca też nie czuję się pewny siebie, tak, prawda? Nie czuję się pewny siebie, ale to niektórzy się czują pewni siebie, szczególnie starsi ludzie, którzy zasuwają po swojemu i mają w nosie, czy to jest poprawne, czy niepoprawne. Tak się po prostu mówiło. Opowiadał mi znajomy stąd, że jego jakaś ciotka mówiła, na pytanie, a gdzie jest tam Franek, odpowiadała, a Franek wędzi. No i wiecie, co to znaczy? Wędzi? Łowi ryby. Tak, tak właśnie, wędzi, czyli wędkuje. No i ten mój znajomy był kompletnie zbaraniały, bo ona pokazywała na rzekę, że tam wędzi. Coś. No także. Kiedyś mieszkałem tam bliżej Puszczy Knyszyńskiej, w takiej miejscowości Zasady, starej miejscowości. No i
Tak się zastanawialiśmy, skąd te zasady tam. Przecież to jest słowo na pewno niewzięte z takiego ludowego języka. No i, ale nie doszliśmy, skąd te zasady. I wreszcie sołtys Grisza powiedział, że to jest od zasadzki na brodzie, na rzeczce Supra, bo tam przepływała. Był taki brud, na której się myśliwi zasadzali na zwierzynę i zasada oznaczała zasadzkę po prostu. Tak? Tak. Aha, to nie wiedziałem. I właśnie zasada, tak? Zasada po rosyjsku, aha. No więc te, no i tak sobie myślę, no można dociekać różnych nazw i pewnie to robią etymologowie, natomiast dla takiego codziennego użytku, w momencie, gdy się zastanawiamy nad pochodzeniem słów, ale też dźwięków mowy, to bardzo przybliżamy się do tego miejsca, czy do tych ludzi, poprzez poznawanie, rozumienie, odczuwanie. Tak, to myślę bardzo dobrze też robi na stosunki społeczne. Tak, absolutnie. Wszystko, co mówisz, Krzysztofie, też skłania mnie do myślenia, że to jest, żyjemy jednak w takim czasie, że ta, wiesz, ten walec jakby poprawności językowej bardzo wiele niweluje, niszczy, zaciera z tego świata, o którym mówisz, różnych odcieni mowy. Ty masz taką ideę fix, ja bym chciał, żebyś o niej teraz nam powiedział. Rozmawialiśmy o tym, pamiętasz, o Muzeum Mowy czy Podlaskiej. Powiedz troszkę o tym, jak to widzisz. W którymś tam momencie namyślania się nad tym, co można uczynić dla ludzi mieszkających na Podlasiu, ku rozumieniu tego, co to za miejsce jest Podlasie, wymyśliłem, że można by zrobić takie, powiedzmy, muzeum czy gabinet dźwiękowy, w którym by można byłoby prezentować te wszystkie mowy poprzez odtwarzanie w postaci nagrań chyba, które na Podlasiu występują. Chodziłoby o to, żebyśmy nie tylko wiedzieli, że w Bochonikach i w Kruszynianach są Tatarzy, tylko żebyśmy usłyszeli, jak oni mówią, że nie tylko będziemy wiedzieć, że w Puńsku są Litwini, tylko żebyśmy usłyszeli, jak oni mówią. I żebyśmy jeszcze usłyszeli, że ci z Puńska mówią trochę inaczej od tych z Sejm. No na przykład, prawda? I to by było oparte właśnie na wrażeniach, nie tyle na rozumieniu, ile na odczuwaniu, jak dźwięczą mowy. Tak, to tak w wielkim skrócie. No ale dobrze, że o tym mówisz. Może tutaj kolejne ziarno się jakieś zasiewa. Będziemy, bo już zasiałeś, wiesz, takiego wirusa myślenia o tym, jak... Wydaje mi się, że to byłoby wspaniale stworzyć nawet coś takiego, co mówisz, gabinet w sensie takiej izby dźwiękowej. Izba dźwiękowa, tak. Która przywołuje różne mowy, ale nie takie właśnie tylko, jak rozumiemy, różne języki, prawda? Bo ty wyraźnie rozdzielasz to, czym jest język, od tego, czym jest mowa. Tu w pograniczu waszej pracy wielokroć spotykają się z przypominaniem o społeczności żydowskiej, ale wiele tego języka nie usłyszałem. Znaczy to jest taki uczuciowy brak, prawda? Że to, no, jest w sposób taki historyczny opowieść, prawda? Czasem emocjonująca, ale tak biorąc na ucho, to nie istnieje. Podczas kiedy gdyby tak sobie wyobrazić, że siedzimy 3 kilometry nad ziemią w jakichś kosmicznych fotelach, prawda, i słuchamy, co się dzieje w dole, prawda, to zobaczcie, jaki wielogłos się odbywa.
nawet na Sejneńszczyźnie, już nie mówiąc o całej Polsce, ale nawet na Sejneńszczyźnie. Więc to jest kwestia usłyszenia tego. To ciągle brzmi, 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 nakłada się, miesza się. Tak, tu u nas bardziej poprzez pieśni, jidysz, prawda, tutaj śpiewane. Tak, tak. Natomiast samego języka właściwie już nie ma tych, którzy mówią, prawda? Prezentacja języków jakaś taka. Tak. Mów. Tak, ale to jest w ogóle unikalne. Czasem żeśmy mieli, wiesz, taki przykład człowieka, który badał różne dialekty jidysz w Wilnie. I jak spotkaliśmy go z panem Adelsonem, jednym z ostatnich w Suwałkach, który został, jak on słyszał jego jidysz, nigdy w życiu, a miał już tych dialektów kilkadziesiąt, nagle odkrył zupełnie nowy wariant jidysz, ten suwalski tutaj, że zupełnie inny od grodzińskiego, wileńskiego i tak dalej. No więc na to wszystko trzeba by mieć ucho i potrafić to wszystko opisać, rozróżniać, udźwiękawiać, tak jak ty robisz to w swoich powieściach, gdzie w końcu doprowadzasz też do jakiejś kompozycji tych mów, do jakiegoś synkretyzmu czy połączenia ich. Bo to jest też jakby już na innym poziomie twoja praca, prawda, która scala w jakiś sposób to w mowę. No tak, to patrząc w jakiejś takiej szerszej perspektywie, mógłbym powiedzieć, że to są teraz takie czasy, gdzie warto działać na rzecz różnorodności i zachowania różnorodności, bo to jest związane też z poczuciem indywidualności osoby, która ma swój świat, ma swoją mowę też, więc utrzymywanie czy podkreślanie tej różnorodności wydaje się też działaniem na rzecz konkretnego, pojedynczego człowieka. W takiej szerszej perspektywie rzecz ujmując. Natomiast no po prostu to sprzyja jakości życia, jeżeli dobrze się czujemy także ze swoją mową i ciągle nie towarzyszy nam pytanie, czy ja mówię poprawnie, prawda? No bo co to znaczy w tym wypadku poprawnie? No. Oczywiście można by znaleźć jakieś źródła tego przymusu poprawnościowego, ale on stoi w sprzeczności z radością życia, jeśli ciągle się zastanawiam, czy ja jestem poprawny. Więc raczej bym namawiał do kaleczenia poprawnego języka. A przynajmniej, bo przecież to może istnieć na równoległych poziomach, prawda? Można władać tą mową powszechną, prawda? Czy pisać, poznawać ją w szkole, a jednocześnie mieć ten rodzaj potrzeby, ale też kultury, która pomaga zachować moje własne odrębne, prawda? No właśnie to byłaby taka w zakresie mowy tożsamość taka zwielokrotniona, prawda? Nie eliminująca jakiegoś aspektu tego, na przykład mojego dziadka, który był unitą, brał ślub w cerkwi, no i mówił po swojemu, tam nie zastanawiając się, co to jest, tylko szło o komunikację, o porozumienie. Krzysztofie, teraz bym jeszcze chciał jeden filar, myślę, twojej kosmologii przywołać, bo mowa jest tutaj na pewno w centrum, ale równie ważne dla ciebie, zdaje mi się, jest miejsce. Jest topos, jest przypisanie czy odniesienie się, odnoszenie się do miejsca. Zwłaszcza świadectwo temu dajesz w tym pięknym ostatnim tomie wierszy Bierżałowce, którego tytuł już zaznacza miejsce na mapie. Jak powiedziałeś, to miejsce zaczyna żyć w świecie literackim, bo zaczyna się je wymieniać na różne sposoby. Jak z kolei myślisz o odniesieniu się do miejsca? Czy człowiek powinien od niego się uwalniać i rozwijać, iść w świat? Czy go nie wiąże czasem za bardzo? Wydaje mi się, że to zależy bardzo od losów pojedynczej osoby, że też w różnych momentach życia, okresach życia mamy różne potrzeby. Na ogół, gdy mamy
20 lat, to chcemy wyrwać się z tego, często chcemy wyrwać się z tego miejsca, gdzie się urodziliśmy, to jest zrozumiałe. Później chyba idzie o to, żeby znaleźć swoje miejsce, gdzie się czuje łączność z tymi różnymi elementami, które są w tym miejscu. Mam tutaj na myśli ludzi, przyrodę, kolory, jakieś szczególne miejsca w tym obszarze, gdzie jestem. Ja właściwie to potrafię chyba pisać tylko w związku z tymi miejscami, gdzie byłem, gdzie żyłem, które czuję mocniej, ale żyłem też w miejscach, których niespecjalnie czułem. A Byrzałowce jakoś mocno do mnie przemawiają. Nie chcę tutaj mitologizować, ale w jakiejś wiosce obok Sejn urodził się mój dziadek, ten po męskiej stronie, ale nie doszedłem w której, bo to było już dosyć dawno. Nie wiem, czy to miało jakiś świadomy wpływ. No w każdym razie, gdy żyjemy w jakimś miejscu, to tego miejsca mocno doświadczamy. I poprzez te doświadczenia no można różne rzeczy robić, prawda? Można być przewodnikiem, można opowiadać dzieciom i wnukom, co wiemy o tym miejscu, ale też można pisać wiersze. No i w moim wypadku to tak było. Twoje. My żeśmy się umówili, że ja niektóre wiersze przeczytam z tego tomu. Chciałbym, żeby one towarzyszyły naszej rozmowie, bo Bierżałowce to jest miejsce, ale to jest też stolica, powiedzmy, czy centrum pewnego małego pewnego księstwa. I wierszem, którym zakreślasz przestrzeń tego księstwa, jest Ślimakowa Góra, który brzmi tak. Kurhan zarzucony głazami ponad taflami jezior w drodze do Krasnogródy, z górki, na horyzoncie litewskie lasy. Odkryliśmy górkę z felą. Przed rokiem setki ślimaczków, nie większych nad 4 milimetry. Sunęły po łodygach chwiejących się na wietrze stateczki rzeczne po ciemnym Niemnie. Za każdym milimetrem żeglugi w górę krajobraz rozszerzał się i przybliżał w oku obiektywie, zbliżająco oddalającym. Krasnogróda była w zasięgu ręki i cała Litwa z Niemnem, z dorzeczami, Hen, nad wodami, lasami, łąkami unosił się Czesław Miłosz w rozwianym płaszczu po Mickiewiczu, jak nietoperz, i to było dobre. Za nim na wieprzu leciała Małgorzata, dalej zmieszane z chłodem ciągnęły od północy oszronione księgi z Prus, z Pribałtyki, ze Skandynawii. W tym roku już 2 razy mieliśmy na górce piknik, a to dopiero początek lata. Więc i Krasnogróda, i różne postaci poetyckie, ludzkie, po prostu tworzysz taki rodzaj, cała ta książka poetycka jest tworzeniem takiego milieu, w którym jest to dobre. Dla oprócz takiego ziemskiego przywiązania. Musisz albo wyżej, albo niżej, wiesz, bo tam chyba coś oprócz zasłania. Takiego ziemskiego przywiązania jest też przywiązanie do tego, co ja nazywam autonomią pogranicza. Autonomią. Poprzez autonomię rozumiem to, co wy, Krzysztofie, stworzyliście tutaj. To jest bardzo odrębny i własny, odrębna i własna kultura, gdzie Czesław Miłosz w Frunie, w tym płaszczu
po Mickiewiczu, gdzie przypływają księgi. Pewnie wiecie, że słowo autonomia pochodzi od tego, że się stworzyło własne wartości. Otóż wyście stworzyli takie wartości tutaj i to jest dla mnie też ważna część tego obszaru. Więc to rzeczywiście jest takie księstwo bierzałowskie, bo ja tam mieszkam, więc to dlatego myślę, że każdy z was ma takie własne księstwo, gdzie jak się zastanowimy, aha, to ci bliscy ludzie mieszkają tu i to jest coś bardzo własnego. U mnie to właśnie jest w związku z bierzałowcami, jako ziemią, rodą, sąsiadami. Natomiast to, że mogę od czasu do czasu być w takim w takiej niezwykłej kulturze, to jest dla mnie dodatkowym takim impulsem, no właśnie do życia, mogę powiedzieć. Zresztą gdybym miał rozszerzać te rozumienie autonomii, którą pogranicze stworzyło, to czasem mam wrażenie, że to jest właśnie sposób na reformowanie tych centralistycznych systemów, które ciągle panują. Właśnie wielość takich autonomii. Twórzmy autonomię. Raz. Wiersz się nazywa Ludwik Emilia Maria. On Zamenhof, Ludwik w Popiersiu, nad jeziorem Wejsiejai. Żyd rosyjski, starszy pan z brodą, okulista. Ona Emilia Plater w pomniku z szablą i w mogile w Capcia Miestis. Wojskowa emancypantka, niechciana żołnierka, chorowitka, żądna czynów niezwykłych jak francuska Joanna, plotka, że Maria adiutantka, jej kochanka. Gdyby ożyli, jakby się poczuli, poszliby się w kuklach wykąpać na plażę, powiedzieli jak dobrze, bez kozaków, Sybiru, ochrany, cenzury, zabijać nie trzeba, choć można, jak zawsze, ludzie najedzeni, obuci, takie czasy. On wyciera jej plecy miękkim ręcznikiem, przygląda się skórze, doznania oczne, zawodowe. Nic bardziej nie uspokaja, jak patrzenie z bliska. Nikt ich nie poznaje i dobrze, starszy pan i dwudziestolatka, ale para. My tu, bez zmian raczej, po staremu, kochamy lato, dni bezwietrzne, spokojne, cisze. A Maria, jakby sobie poradziła, po pas weszłaby do wody. Mam skomentować? W każdym, na każdym terenie żyli jacyś wyróżniający się ludzie. I na mnie oni robią wrażenie duże, że oni właśnie tu, prawda, żyli, mieszkali, tworzyli, jakoś odznaczyli się. No tutaj wybrałem tych dwoje, ale w Kownie urodził się Emanuel Levinas, więc to też robi wrażenie, że to jednak stąd. Nawet gdy wyjechali, to nie przypadek, że oni się tu urodzili, a my teraz możemy się do tego odwołać. Pewnie jest więcej takich osób, o których wiecie i warto też o nich pamiętać i przypominać. No tutaj to jest taka, prawda, fantazja związana też z inną sytuacją czasową, prawda, w jakich warunkach oni żyli. No tak sobie wyobraziłem, że nagle ożyli teraz i mają romans.
jeden z moich ulubionych z tego tomu nazywa się Dwuosobowy. Coś nie tak było od rana ze światem. Za gorąco. Wtedy przyszła pani Justyna w sprawie spraw codziennych. Wszystko się odmieniło. Przyniosła w prezencie dwa słoiczki, jeden wiśniowy, drugi pikantny, według jej pomysłu, do kiełbasy z ogniska na przykład, powiedziała. Pierwsze 5 minut było o upałach. Powstał wir kosmiczny, chłodny, dwuosobowy. Było dobrze, spokojnie, jak w gnieździe przez chwilę. No oczywiście to jest parę słów na temat, jak niezwykłe mogą być spotkania, które wydają się błahe, które odsuwają różne niedogodności i że właściwie każdy dzień składa się z takich spotkań, na ogół nieprzypadkowych. Dobrze jest po prostu wyłuskać to, co jest w tych spotkaniach. Czasem trwa to tylko przez chwilę, ale jakoś tak, no właśnie buduje takie gniazdo dwuosobowe. Ten wiersz jakby, bo strasznie trudno czasem uchwycić najprostsze rzeczy. Wiesz, wszyscy się chyba w tym wierszu odnajdujemy, wiemy o czym mówisz. Wiesz, każdy z nas ma taką panią Justynę i wie, że to może odmienić dzień, prawda? Byle proste gesty i trudno to w ogóle zatrzymać, to czasem się wydaje aż tak przezroczyste, ale niesamowicie wpływa na życie, a ty z tego robisz, z tych spraw powszednich, jakby robisz kosmiczne wydarzenie. No tak, bo to zmienia tak wszystko, jest. Prawda? Tak, tak. Nagle jest inny aspekt tak. Rzeczywistości tak zwanej. Bardzo ważnym bohaterami, bardzo ważną obecnością w tej twojej opowieści są zwierzęta. Tak. I jeden z tekstów nazywa się Rudy. Umarł Rudy, przybłęda, w kocim szpitalu w Suwałkach. Znał wszystkie ścieżki wokół, za pan brat z porami roku. Odwiedzał, pukał łapą w okno. Własna miska na parapecie, skory do bitki, zaczepny, same mięśnie, tygrys. Ktoś z rodziny żądał głaskania. Istota wolna, duch nieograniczony. Spływał na nas rozkwit jego życia, piękno łap, karku, ogona, oczu, nosa. Chciało się być jak on. Czuć jego uczuciami, znać wędrówki, desperado z opowieści Konrada. Nie martwił się o jutro, pewny pozycji i losu. Nie schodził z drogi. Pies schwycił jego głowę. Był u lekarza od czwartku, już w poniedziałek miał wrócić. Umarł. Po godzinie zatrzymało się wahadło w zegarze. Naprawdę. Wszystko się zatrzymało. I niech tak pozostanie. Niezmienne, żeby nikt nie umierał. Niedobry pomysł żyć, by umrzeć. I żadnych wyjaśnień, chyba że od proboszcza. Rudy powróci. Piękniejszy. Nie ma końca obrotom planet, ludzi, kotów. Koty włóczy kije, przybywajcie. Dziękuję, pięknie to odczytałeś. Jak napisałeś. To jest związane z taką moją wieloletnią przemianą, ponieważ jeszcze chyba z 10 lat temu to byłem tak średnio zainteresowany zwierzętami. Myślę, że to brało się też z takiego miejskiego wychowania.
gdzie zwierzęta no, były, ale one, no, mógłbym powiedzieć, należały do jakiegoś innego, niższego porządku. Natomiast potem, za sprawą mojej żony Ewy, która jest ekstremalnym zwierzolubem, zacząłem to rozumieć zupełnie inaczej, jako obecność wśród nieco innych istot, żyjących, czujących istot, z którymi nawiązywałem relacje, kontakty. Kota, psa, tych innych kotów, które tam przychodzą. Także uważam to za takie poszerzenie mojego obrazu świata. Zauważenie, że wszystko, co żyje, ma taki sens, znaczenie istoty. To dotyczy także drzew i prawda, tego wszystkiego. No tyle. Jeszcze jeden wiersz, bo zwierzęta u ciebie nabierają jakiejś niezwykłej podmiotowości, ale też tragizmu. Szasza przyleciała z Kanady, dobrze się tu czuje. Wyleguje się w słońcu na drewnianych schodach, o świcie, gdy każdy szelest wyraźny, śpiew szpaka niczym dźwięk fletu, wychodzi na łowy, czasem przyniesie nornicę z odgryzioną głową, porzuca ją w progu i zabiera się do jedzenia chrupek na parapecie. Do mnie należy pochować nornicę, potem myję ręce, głaszczę ją, kocicę szaszę z Kanady. Czy jest gdzieś miejsce, gdzie zniknie rozdarcie? I nie jest to kraina po śmierci. No właśnie. To jest jedna z takich spraw, która ciąży, że tyle zabijania jest we świecie. Codziennie jakieś zabijanie. No i mamy dobre intencje, ale ten schabowy, prawda, takie ubasa, to wszystko, to przecież pochodzi od zwierząt. No ja sobie z tym nie mogę poradzić. Nie wiem, jak wy. Tak. Nikt sobie z tym nie może poradzić. I trudno odgadnąć, prawda, skąd ten instynkt, bo przecież nie dla zaspokojenia głodu czasem, prawda, tylko coś innego prowadzi. Bracia. Nie ma miejsca, żeby nic nie rosło, tylko drogi rośnięcia pozbawione. Ze żwiru, z piasku, z asfaltu, z gip do berżników, z berżałowców do zelwy, przez las, nową drogą, tędy się jedzie lub idzie, poziomo, rośnie się w niebo wierzchołkiem, w ziemię korzeniami, w pionie. Dwa kierunki nauczał na lekcjach geometrii Andrzej Ludwik, nauczyciel. Tak jest, geometria, porządek, konieczność. Rośnięcie geometrii umyka. Dwa kierunki, bracia syjamscy, mowa bezradna, nabycie razem tego, co rośnie, co prowadzi. No to jest o takim rozwoju wewnętrznym, pewnie jak rozumiecie, że to są czasami takie nie do połączenia, zarazem łączące się energie, ta w górę i ta w poziomie. No, trochę dziwnie się czuję tłumacząc te wiersze. Nie, wcale nie tłumaczysz, tylko nam jeszcze coś dopowiadasz. W
W takim tekście otwierającym tom, który jest taką prozą poetycką, piszesz o przenoszeniu się z ziemi do mowy. Właściwie cała ta książka piękna jest o tym, jak ziemię, jak miejsce przenieść do mowy. Na początku mówiliśmy o twoim warsztacie mowy, a jaki jest ten warsztat przenoszenia do mowy? No chyba taki, że jak już wspomniałem, że mowa jest inną jakością i tę jakość zmysłową, taką związaną z wrażeniami ziemi, czy miejsca, czy ludzi, przenosi się w taki byt bardziej, jeśli istnieje hierarchia bytów, to mowa, język jest nieco na nieco wyższym poziomie, ale działającym też na inne sfery człowieka. Takie bardziej intelektualne, abstrakcyjne, ale też związane mocno z wartościami, z zastanawianiem się nad całością, jeśli taka istnieje. I w momencie, kiedy to jest przeniesione, ono trwa dłużej i lepiej, mocniej po prostu. Że jest takie przysłowie rosyjskie, ja tego nie powiem po rosyjsku, ale to brzmi tak. Jak coś zapisane, to nawet toporem nie wyrąbiesz. Tak. No więc tak myślę sobie, że jak już zapisane, to wieżowce będą. Będą. I będą w tej mowie, bo myślę, że tajemnicą tej książki poetyckiej jest też, ona nie jest napisana takim językiem jak twoje powieści, ale nie jest też związana językiem literackim. Właśnie w tych sprawach powszednich przenika mowy. Wiesz, ten cały twój warsztat słuchu na mowę sprawia, że te wiersze nie są obciążone taką restrykcją języka, wiesz, który się rządzi. Tam, jeśli pozwolę sobie jeszcze na takie ogólniejsze uwagi, to dosyć celowo mam wrażenie, że teraz jest taki moment w kulturze, w literaturze, że jest pewien taki, może nie do końca wypowiedziany spór między awangardystami a pozytywistami, takimi neopozytywistami. No, awangardyści to, no to wiadomo, prawda, o co chodzi, że to są eksperymenty w języku i tak dalej, jakieś takie poszukiwania bardzo wewnętrzne w słowach. A neopozytywiści, no to są, te też wiadomo, prawda, to ma być w miarę dostępne, zrozumiałe. No ja próbowałem jakby połączyć te dwie rzeczy, ale chyba z przechyłem też na to, żeby to było względnie zrozumiałe i dostępne. Mam takiego kolegę, który pewnie jak mu to dam, to będzie się wyśmiewał, że kolejny pozytywista. Myślę, że to jest ten moment, w którym możemy już oddać też głos Państwu, jeżeli by ktoś chciał z Was zapytać, czy włączyć się do naszej rozmowy, to bardzo proszę. Z własną mową. Proszę się nie bać. Może ja. Proszę. Ja chciałam powiedzieć, że o swoim takim spotkaniu z mową tutejszą spod Augustowa. Dość dobrze rozumiałam mowę podaugustowską i różne słowa, nie były mi obce, ale kiedy stałam się młodą żoną i zamieszkałam u teściów, to pewnego dnia zapukał ktoś do drzwi, otworzyłam i padło takie pytanie. Jej ona samego? Ja nie wiedziałam, o co chodzi. I zaczęłam się zastanawiać, no nie zrozumiałam. I wreszcie zapytałam później, już jak teściowie wrócili do domu, o co tu chodziło.
Może z Państwa ktoś wie? Tak? Nie mnie dotyczyło to pytanie. Czy je Jona samego? Nie. To pytanie chodziło o to, czy ten człowiek, który przyszedł, zastał w domu teściową, czyli Joną samego, czyli teścia. Ja długo nie mogłam tego zrozumieć, ale pamiętam to do dzisiaj, to już jest 30 lat. I to było przepiękne i bardzo dzięki temu bardzo doceniam te różne tutejszości właśnie. I chciałam jeszcze powiedzieć, że słuchając Ciebie, Krzysztofie, kiedy mówiłeś, że warto zapisywać wszystko to, co się wysłuchuje gdzieś tam w pobliżach, ja zaczęłam zapisywać rozmowy, czy tam sformułowania wypowiadane przez dzieci, bo to też jest mowa tutejsza w sensie tego świata dziecięcego. I to jest tak niezwykłe i tak ciekawe, że to jest kolejny jakby też taki rodzaj mowy. I jeszcze chciałam powiedzieć a propos muzeum, bo jestem szczęśliwą teściową Ślązaczki i kiedy zaczęłam poznawać Śląsk i mowę śląską, niełatwą, to w muzeum w Katowicach zauważyłam takie, na koniec już zwiedzania całego muzeum, takie na ścianie elektroniczne zabawki, i wszystko polegało na tym, żeby siebie sprawdzić, na ile się rozumie śląskie słowa. Nie jest to łatwe, ale jest przeciekawe, bo mogą się bawić i dzieci, i dorośli, i przez to można właśnie zrozumieć, nawet można zestawić ze sobą kilka mów i wtedy tłumaczenie tych różnych słów jest jeszcze ciekawsze. Także tyle chciałam powiedzieć. Czy chcesz coś, czy ta sprawa języka dziecięcego, Krzysztofie? Tak, to bardzo ciekawe, język dziecięcy, oczywiście to jest też wspaniałe, ponieważ tam można wysłuchiwać, jak powstają nowe słowa związane z jakimiś czynnościami. No bo o tym nie wspomniałem, ale to... Też jest często kłopot w nazywaniu, bo rzeczywistość ciągle się zmienia, a słowa też w pewien sposób jakby zatrzymują to, bo one są często przejęte, prawda, od kogoś. My nazywamy starym słowem coś bardzo, bardzo nowego, a twórczość dzieci jest niezwykła, ale też twórczość męża mojej córki też jest niezwykła, bo kiedyś w domenie języka polskiego, ponieważ kiedyś tutaj przyjechał i potem poszedł porąbać drewno i powiedział, idę się kierkować. I powiedział to w takim poczuciu, że to jest oczywiście poprawne, bardzo, bardzo, bardzo fajne nazwanie, prawda, się kierkować. Tak. Nie dużą się kierką. Tak. Z dziećmi tak. Już teraz nie pomnę, co tam wymyślają moje wnuki, ale też niezłe to jest. Ale zapisywałeś? Troszkę. Nie zapisywałem, bo to dzieje się oczywiście w takim żywiole, prawda? To się przewracamy i one coś tam mówią. Ale wiecie, co mi przyszło do głowy jeszcze przy tej okazji, że, bo mówisz, Krzysztofie, Joanna też zapisuje, ale myślę, że ten sposób zapisywania, jaki my mamy, też jest niewystarczający do tego, żeby uchwycić mowę, tak? To znaczy, że jest, nie wiem, czy pamiętacie, jest taki piękny wiersz Leszka Moczulskiego, Utrata, kiedy w odwitaniach z Suwalszczyzną, kiedy on właściwie robi taki zabieg w poezji, jak w tekstach starocerkiewnosłowiańskich są takie kruki, to znaczy one oznaczają akcent i głos, którym te słowo dane się śpiewa i po krukach można po prostu nie tylko odczytywać, ale odśpiewywać stare teksty.
I on po prostu dodaje, że to E jest niemieńskie, tak, na przykład, albo I żydowskie, prawda? I oczywiście ktoś, kto to słyszał i potrafi skojarzyć, to wie, jak I żydowskie brzmi, prawda, w Suwałkach, czy jak brzmiało. Ale nikt, rzadko z nas już, kto będzie pamiętał, jeżeli to nie będzie nagrane, albo nie będzie w jakiś sposób właśnie odnotowane, że to jest nie do odtworzenia, prawda, w samych literach, jeżeli to zostaje zapisane. Tym bardziej ta izba różnych mów powinna być dźwiękowa, prawda, ona powinna być tak, nagraniowa. Oczywiście. Bo sam język zapisany tego wszystkiego nie uchwyci. Ale żyjemy w takich czasach, gdzie łatwość nagrywania jest wielka i to raczej sprzyja tego typu wydarzeniom, żeby zapisywać na taśmie dźwiękowej czy tam w mikrofonie. Dobrze, kto jeszcze z Państwa by się chciał do tej rozmowy włączyć? Albo mieć jakąś prośbę czy pytanie do Krzysztofa. Proszę bardzo. Jaka cisza. Aż mi się nie chciało przerywać. Aha. A propos tych dzieci, to wcale też nie jest tak, że dzieci zawsze mówią nowym językiem. Ja sobie jakby już, kiedy byłem dorosły i zainteresowałem się w ogóle gwarą i tym, jak ludzie mówią, to zdałem sobie i poznawałem jakby właśnie te różne mowy, zdałem sobie sprawę z tego, że kiedy jeszcze byłem dzieckiem w przedszkolu czy we wczesnej szkole podstawowej, myśmy mówili na podwórku gwarą ze sobą. Pewnie były też tam jakieś nowe słowa, które się pojawiały, ale myśmy bardzo dużo takich słów gwarowych używali. Także nie wiem, jak teraz jest, może tak już, może teraz nie jest tak. Ale wiem, że w takiej wiejskiej szkole to dzieci mówiły po prostu językiem takim potocznym, a już były przecież media, wszystko, także... Że znaczy chcesz, Piotrze, powiedzieć, że dzieci mają zdolność jakby zachowywania takiej osobnej mowy. Ale czy ona przetrwa dłużej, to te piękno, można wyrazić właśnie mową czy milczeniu, właśnie tylko SMS-a nam krótko. Odpowiadając Piotrowi, mi się wydaje, że to często głębiej idzie, że takie kręgi dziecięce, one wręcz wytwarzają własną mowę. Często zrozumiałem tylko w tym kręgu. No a tutaj pani chyba powiedziała o czymś takim, że mowy też przemijają i zapewne to, co było 50 lat, no teraz już nie ma racji bytu. Natomiast związki między tą dawniejszą mową a dzisiejszą oczywiście istnieją. Bo zmienia się rzeczywistość materialna, tak, między innymi, prawda? Jak nie było
klawiatur, to nie było co klikać, prawda, i tak dalej. No także mowy też przemijają. Ale jeszcze dzięki takim zapisowi to się przypominają dziadkowie, babcie i specyficzne słowa, jakieś takie jakieś kruszy, pałonik, no tak. Pałonik? Znam to, co to, znam pałonik. To jest żony. Pałonik, babcie. Tak. Przepraszam, tak weszłam. To nie, ja tak tylko. Że jakieś byłam do sąsiadki, no mi mówi tak, przynieś karabankę. Mleka bleje kotą. Myślę, Boże, co tam? Karabanka. Puszka, puszka. No tak, ale dopiero po jakimś czasie mi wytłumaczyła. Tam stoi, chodzi. Rzekomała dziewczynka właśnie. Przypomniała mi się taka jeszcze historia sprzed 40 lat, być może zgłosił się pracownik do pracy, młody chłopak i tu z okolic chyba Dubowa i musiałem mu zabrać premię, bo strasznie się obijał. I on mówi tak, panie kierowniku, a ja i niecenzuralne słowo padło, wasza premia, ja przyszedł zima przebał dać się. Do dzisiaj pamiętam tę filozofię tego chłopaka, że pieniądze by nam żadnego wartości nie przedstawiały, po prostu ojciec go wysłał do pracy, to było w PGR-ze, jeszcze PGR-y były. I mówi, że przyszedł zima, przepał dać się i ma gdzieś mają premię. Dziękuję bardzo. Ale też padła tutaj ważna sprawa, że to jest pamięć po zmarłych, prawda? Że mowa zachowuje po prostu cały wizerunek postaci. Prawda, że ona ma tą moc przywołania osób, które odeszły. Moja żona przejęła po swojej babci różne słowa i ja już też się tego nauczyłem. Na przykład mówimy, że jadę natoczyć benzyny. Pałonik oczywiście. Tak. Makiuk. Tak. Makiuk. To jest do jakiś taki zestaw do obcinania paznokci, do pielęgnacji paznokci. Makiuk to. Tak. 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 Aha. Tak, tak. Aha. No właśnie, z jakiego to języka? To bardzo różnie, bo niektóre z tych słów to są jakieś przeniesione wręcz z francuskiego, takie uproszczone. Bo to chyba z językiem może być tak jak z naszym DNA, jakbyśmy taki robili odczyt, prawda? Jakbyśmy zrobili odczyt naszego języka, naszych mów, to okazałoby się, że te związki są gdzieś daleko, czasem ze wschodu, z Niemiec, wiesz, z innych stron świata, że język to wszystko przechowuje, nie? Co takiego? Warąka. Nie wiem, co to. Warzonchew. Czyli warzonchew, tak. Ale wiesz, mamy te języki francuski, litewski, polski. No właśnie. Mamy zapożyczone słowa i tak naprawdę. Zależy, jakim językiem w danej społeczności, czy w tej miejscowości się posługiwano. I żydowskie słowa i to. I dlatego są taka różnowartość i to bardzo pięknie. Tylko, że tak, to by było jeszcze wytłumaczenie. Tak. Tak. Aha. Jestem gdzieś w centrum nowoczesnego Tel Awiwu, rozmawiam tam ze znajomymi i zadaję pytanie, jak u was sytuacja w Izraelu? Mówi, wiesz, my mamy takie słowo, ty tego nie zrozumiesz, ale u nas się mówi bałagan. Mówi tak? Tak. Ale był tak, że trzeba przyznać, że to była wypiała ta mowa. To się wstydzono po prostu. Ten człowiek, który się posługiwał taką mową swoją, to
był traktowany jako kosmita. Mm-hmm. I to dlatego, że został zapomniany. Tak. Jakiś nieuk, nieogarnięty. Kacapity. No, właśnie i to było spowodowane, że my wyparliśmy. Może nie wszyscy tej mowy się wyparto. No ja myślę, że to jest bardzo ważne jakby przewartościowanie stosunku do mowy, prawda? I że to, co Krzysztof Giedroyć robi poprzez swoją literaturę, książki, to jest niezwykła praca nad tym, żeby przywrócić wartość, prawda? Tym co jest w posiadaniu i często jest po prostu nierespektowane, czy gdzieś wysuwane, zawstydzające też często. To 4 lata temu, może więcej, przyjechali z Uniwersytetu z Krakowa, tutaj do naszego uniwersytetu i też zapisywali te niektóre takie słowa. Mnie akurat nie było, bo tam były zwroty, określenia. Nie wiem, nie na przesłać ten cały zbiór. Do tej pory może to zostało zapomniane, ale fajnie. Ale też coś sobie teraz przypomniałem. Otóż znam pana w Sejnach, którego ojciec nosił litewskie nazwisko i w jakimś urzędzie polskim został zmuszony do zmiany nazwiska na polskie. Nie wiem, czy się spotkaliście z tym. Tak? To tak wszędzie i tak samo, no każdy chciał mieć to samo swoje, może ukryć. No tak, bo to było jakieś restrykcje, a tutaj polonizowano. Tak, to znaczy całkiem niedawno przywrócono, znaczy prawo pisania w pełnym brzmieniu nazwisk litewskich w dowodach i nawet zdaje mi się, że ciągle jest problem z litewską końcówką żeńską, tak żeby je umieszczać, wiesz, w polskich dokumentach, więc to nie jest jeszcze chyba do końca. No więc właśnie, tak. Mhm. Tak, to jest też od strony prawnej ważna kwestia. Kto jeszcze do tej rozmowy chciałby się włączyć? Bardzo proszę. Mhm. Właśnie, dajcie mikrofon. Słychać mnie? Tak. Najnowszy tomik poezji zatytułował pan Berżałowce. Stąd też odnoszę takie wrażenie, że Berżałowce dużo dla pana znaczą. Moje pytanie może jest trochę prywatne też, tak? Ale co zrobiło na pana wrażenie w Berżałowcach? Bo jest pan przyjezdnym, tak? I rozumiem, że te Berżałowce wywarły na pana duży wpływ. I jakby w jakiś tam sposób pan związał się z tą miejscowością, tak? Chciałabym się zapytać, jakby co najbardziej, tak, przyciągnęło? Może dodam, że jestem sąsiadką. I kiedyś spotkaliśmy się na plaży? Nie. Myślę, że nie. Ach, to już wiem. Wy macie tam plażę w Berżałowcach? W kuklach. Nie opodal. No, różne rzeczy. W sferze ludzkiej to taka serdeczność, która mnie spotkała. Sąsiedzka po prostu. To jest wspaniałe, bo rozmaite potrzeby są w takim mieszkaniu na wsi. Ale też duże wrażenie zrobiła na mnie przestrzeń, która tam jest. W tym sensie, że te damy są daleko od siebie, to jest zabudowa kolonijna, że gdy prawda, jestem na drodze, no to ten ogrom przestrzeni jest nieprawdopodobny. Zdarza mi się mieszkać w Warszawie, to ja już nie mogę przebywać wśród tych stupiętrowych domów, to jakieś kanały powstały kosmiczne, tam trzeba, no, nie ma kawałka nieba, bo wszędzie jest jakiś mur, prawda? Źle się tam czuję, tam jest też za dużo impulsów. Tutaj są całe dnie, kiedy nie widzę ludzi, a jak już chcę kogoś spotkać, no to idę do niego, prawda? Więc to są też takie wydarzenia. Ale też niezwykle ważne jest to, że jest taki, powiedziałbym, bezmiar przyrody, drzew, lasów. Odwiedza mnie pies sąsiadów, Ramzes się nazywa,
Więc to wszystko są takie bardzo znaczące, małe, drobne rzeczy, ale bardzo, bardzo znaczące. Ja wiem, że ja to mówię z pozycji takiego mieszczucha, który się przeniósł na wieś, ale też ta moja obecność tam, ona pozwala mi tak mocno zanurzyć się w to, o czym później piszę, bo jednak pisanie to jest, no, trzeba siedzieć, prawda, i jak im mniej jest przeszkadzających impulsów, to tym lepiej, także tam są świetne warunki. No, bardzo, bardzo lubię to miejsce i jak przyjeżdżam, bo czasami tam nie, to z takim wielkim, wielkim wzruszeniem. I to ta książeczka, no właśnie stąd pochodzi. Ona zresztą powstała w takiej bardzo szczególnej sytuacji, bo zdarzyło mi się w sierpniu ubiegłego roku zachorować w ten sposób, że przestałem mieć kontakt z moimi rękoma i nogami. W ogóle byłem nieruchomy, jak kłoda. No i tam w końcu wyleżałem się za 3 miesiące w szpitalu i tak mniej więcej po 2 miesiącach zacząłem odzyskiwać władzę w palcach. No i jak już miałem palce ruchome, to można było klikać w telefonie. I właściwie wszystkie te wiersze wtedy powstały, ale to było w takim poczuciu oddalenia też i takiej wielkiej tęsknoty. Myślę sobie, że jak się tęskni, to też się znacznie więcej rozumie to, do czego się tęskni. Oczywiście mogę też powiedzieć, zachowując proporcje, że jak Mickiewicz pisał u pana Tadeusza, to też tęsknił i całkiem nieźle mu z tej tęsknoty wyszło. Dodam jeszcze do tego pytania taki wiersz. Nazywa się Zostać na zawsze. Czy mógłbym się, proszę pana, tu gdzieś ukryć, schować przed miastem, państwem, globem, pod lasem, nad Marychą, w szuwarach przy jeziorze Pomorze, nawet w piwniczce u pana, w dużym pokoju, uciec przed powinnościami, wcale się do nich nie zobowiązywałem. Tu pana dom od domu daleko. Mało ludzi, słów mało, można nie odpowiadać. Płynąć samotnie wieczorem, cicho w jeziorze utonąć, nie wołać o pomoc. Zostać na zawsze. O ukrycie na razie, proszę. Krzysztof Giedroyć był naszym gościem. Dziękuję ci pięknie, Krzysztofie.